Cześć kochani, z tej strony Mana. Zrobimy czytanie. Zobaczymy, co dzisiaj ciekawego. Ktoś się dzisiaj cieszy. Ktoś się dzisiaj cieszy. Nie wiem skąd tę energię, ale ktoś to chyba musi zobaczyć. Ktoś to chyba musi zobaczyć. To jest chyba dla Zenusia. Zrobię do tego czytania przedłużone czytanie. Więc jeżeli masz ochotę na przedłużone czytanie, to proszę napisz do mnie maila. W opisie filmu jest mój adres mailowy i poprzez maila udostępnię Ci link do przedłużonego czytania, które jest tutaj na YouTubie. Przedłużone czytanie ma tą samą długość, co czytanie te, które widzisz na YouTubie teraz. Czytanie przedłużone kosztuje 20 zł, które możesz przelać blikiem. Od razu wysyłam Ci link do przedłużonego czytania. Więc zobaczmy, co dzisiaj ciekawego. Usadowiłeś kogoś na miejsce. Wysłałeś kogoś na swoje miejsce, odesłałaś kogoś na swoje miejsce. Dziecko odwrócone pod spodem. Przodkowie. Nie przodkowie, starszyzna tym razem słyszę. Starszyzna. Pierwszy raz słyszę coś na temat tej karty. Dolny świat odwrócony. 1-3-1. 1-1-3 odwrócone. 1-3-1-4. 14 odwrócone. Bóg odwrócony. Zmiana perspektywy. Dziecka walczącego. Ktoś zmienia perspektywę na Twoją walkę, którą toczyłeś w przeszłości. A, okej, po przedzieleniu mamy taniec ducha. Chodzi o jakąś przeszłość. Okej. Ktoś nawiązuje do Twojej przeszłości, ktoś opowiada o Twojej przeszłości, ktoś wiąże się z Twoją przeszłością, ktoś opowiada komuś na temat Twojej przeszłości w takim kontekście spoufalenia się z Tobą poprzez wywarcie na kimś poczucia, że wie o Tobie więcej, aniżeli tamta osoba. Nie wiem, bardzo specyficzne, okej. Kwiaty. I can buy myself flowers. Pod spodem samotna wyspa. Na której jesteś prześwietlony. Twoja przeszłość została prześwietlona. Twoja przeszłość komuś została wyeksponowana. Twoja droga do twojego szczęścia została komuś wyeksponowana i ktoś tak jakby chce się pochwalić, że wie o tobie więcej, jak wyglądała twoja droga do sukcesu. Czyli ktoś mówi, no dobra, wiadomo o co chodzi. Ble, ble, ble.
Hierophant, papież, a pod spodem papieżyca. Judgment. Twoje święte struktury słyszę. To jest tak, jakby... nie wyszło coś, czego inni się... czego inni oczekiwali. Ktoś się zawiódł na tobie, bo oczekiwał, że będziesz... walczyć o swoją reputację. 6, 4, 4, 6, 10, 10. Zaserwowałeś komuś danie i ktoś jest że tak powiem, bardzo usatysfakcjonowana faktem, co zaserwowałaś innym, co zaserwowałeś innym, i ktoś opowiada o jakimś twoim sukcesie. To, czego spodziewali się po tobie, to to, że będziesz manipulować sytuacją. To, co wyszło, to twoja papieżyca, czyli twoja struktura szczęścia, którą sobie wybudowałeś. Sam ze sobą, sama ze sobą. Ale czemu masz o tym wiedzieć? Nie wiem, zobaczmy dalej. No bo jeżeli zbudowaliście swoje szczęście, to zazwyczaj ktoś, kto zbudował swoje szczęście, to raczej ma to gdzieś, kto o nim mówi. Jednak przechodzi ta informacja, więc... Okej, zobaczymy. Okej. Rozumiem. Czyli to jest tak, jakby jesteście teraz przykładem dla innych, którzy... nie wybudowali tej struktury szczęścia dla siebie i dlatego ta historia jest przekazywana, w jaki sposób to zrobić. To jest tak, jakby ta historia ma być przekazana, w jaki sposób to zrobić, czyli zostawiliście komuś kody uzdrawiania bez słownego przekazywania tego, czyli to nie jest tak, że zrobiliście to poprzez kroki, czyli nie poprzez zastój, tylko powiedzieliście sami do siebie watch me i po prostu ruszyliście i robiliście to, zamiast opowiadać o tym, co robicie. Po prostu dlatego każdy spodziewał się, że będziecie manipulować, albo że przegracie, albo że wyjdzie na jaw jakiś wasz sekret, który zrujnuje waszą reputację. A to, co wyszło, to wasza struktura duchowa, nad którą budowaliście, i ta struktura miała być waszą prawdziwą, autentyczną wersją waszego szczęścia. Czyli udowadniacie komuś, że to miało być nie dla pieniędzy, tylko dla zbudowania podstawy. Wasza integracja... Okej, robiłam czytanie, w którym mówiłam, nie sprzedaliście się. To trochę tu nawiązuje ten vibe, że zbudowaliście podstawę, zbudowaliście jakąś stabilizację, która nie została przez was wypromowana, nie opowiadaliście o niej, nie... nie promowaliście jej w jakiś sposób.
co nie oznacza, że energię tego nie odbierają, ponieważ zbudowaliście energię, która została zanotowana we wszechświecie i ta energia, czy o tym mówicie, czy o tym nie mówicie, jest konfrontowana z innymi energiami. Nie, zejdź, zejdź. Idź na miejsce. Zastój odwrócony, hangman odwrócony. To jest podwójne przyspieszenie. To jest tak jakby... To jest tak jakby z racji tego, że nie gadaliście o tym, po prostu zrobiliście bardzo szybki postęp, no bo nie marnowaliście czasu na gadanie o tym, najprościej mówiąc. Pod spodem mamy 10 kielichów odwróconych. To jest tak, jakbyście... po prostu cały czas robili tylko i wyłącznie proces odchodzenia od tego. Cały czas robię te czytania, w którym mi się wcina coś na temat waszego ruchu. W jaki sposób się poruszacie. Więc całą swoją energię i cały swój fokus po prostu zrobiliście na to, w jaki sposób się poruszacie, a nie na to, co mówicie. Nie daliście, że tak powiem, świadectwa. Nie daliście świadectwa tego, co robicie. Teraz ta karta jest odwrócona. Wyszliście z tej wyspy, w której wasze ego umarło i nie daliście świadectwa o tym, że opuściliście to miejsce. Wyszliście z dróg traumy na tej wyspie braku szczęścia i nie daliście, po prostu cały czas byliście w procesie wychodzenia z tej wyspy, i nie dawaliście o tym świadectwa. Nie mówiliście o tym. Dobra, powtarzam się. No i co w związku z tym? Jasnowidz. Wszystko kierowaliście do siebie, do środka. Wyszliście z współuzależnienia z demonem jakimś, ze strachem, z tą częścią was, która was trzymała na tej wyspie, tego braku szczęścia. Robiliście tą pracę do środka i kreowaliście jednocześnie swoją piękną drogę, że tak powiem, czyli tą, którą chcecie iść poza tą wyspą. Hermit odwrócony. Wyszliście z tej ciemności, o której cały czas mówię, jednocześnie nie widząc tego, że wyszliście, bo dalej twierdzicie, że nie ma tego niebieskiego nieba za wami. Bo mówicie, że
nie doszło jeszcze do jakiegoś wyrównania, które widzicie, że ma nastąpić. Tak, po przedzieleniu sprawiedliwość odwrócona. Czujecie tą sprawiedliwość odwróconą, to znaczy, że mówicie, dopóki sprawiedliwość się nie odwróci w pozycję prawidłową, ja nie dostanę wyrównania, dlatego siedzę w pozycji, w której twierdzę, że nie ma tej sprawiedliwości. Więc najprawdopodobniej myk polega na tym, żeby bo w tym momencie czuję dwie sprzeczne informacje, które mi wysyłacie. Bo z jednej strony mówicie mi idę, czyli nie jestem uwiązana, nie jestem uwiązany do ciemności. Mówicie mi nie jestem w ciemności, bo już znam swoje światło i nie jestem uwiązany do demona. To znaczy, że jestem w świetle. Ale z drugiej strony mówicie mi i w związku z tym nie wydarza się to, co ja chcę, żeby się wydarzało, czyli ta piękna droga. Albo przynajmniej wy tego nie widzicie i o to chodzi. Bo ta piękna droga wydarza się wokół was, ale jest coś, co sprawia, że wy dalej macie tą sprawiedliwość odwróconą, poczucie, że nie ma dalej sprawiedliwości w tej sytuacji, że nie ma jakiegoś wyrównania. I twierdzicie, że dopóki ta sprawiedliwość się nie odwróci tu, wy dalej będziecie. No bo zobaczcie, ta postać ma żółte buty, szczęście, czyli te kwiaty, zintegrowane kroki. Macie zintegrowane kroki waszej pięknej drogi, ale tak jakby nie podejmujecie tych kroków. Pytanie dlaczego? Dlatego, że macie poczucie, że dalej jest niesprawiedliwość. Dlatego mówicie, nie ruszam się stąd. Okej, zrobię przedłużone czytanie, może coś więcej się wyjaśni na temat tej niesprawiedliwości, o co tu chodzi. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam w opisie filmu, tak jak wspomniałam, jest mój adres mailowy. A jeżeli to wszystko, to bardzo dziękuję i do następnego. Cześć, ciao.